podczas walni też wywala ściany na bok. No, ale dziwne. Rzucaj masy. Dobra, może piorunami kogoś walnę. Tego użyjesz, jak ktoś nie jest tam coś. Lepiej ma co tak, ja muszę walnąć na łeb i to muszę znowić w ciągu 10-15 sekund. Muszę już. Spadaj normalnie, no i pokonaj sobie ruch, żeby tak. Hello, in this video you can see how we prepared for the upcoming FNCS in the most challenging games. According to the deal from the previous video, I will prepare a full tutorial in English. Expect it within 1 or 2 weeks. If you have your special questions about how to play Pro Skybase, ask them in the comments and I will try to answer them in the upcoming tutorial video. Also remember that the video has English subtitles and subscribing will help you to not miss a tutorial in which I will tell you so many secrets about Skybase. Jak nie zrefarmię fulla, to już trudno. No, mam 300 drewna. Zone blisko dosyć. 350 do tyłu chyba zrobię. No, mam tu macy, 400... 445 drewna tutaj jest. Surge'a nie mamy, kurczę, w tej grze, tu będzie problem. Ja nabiłem 70. Nabiłeś? A, to świetnie. No, nabiłem do tego, który cię strzelał, a później drugi mi dał snipe. No, a właśnie, tak cię rewałem, to nie nabiłeś. Jak to? To się nie dzieje? No, się resetuje. No, raz zobaczymy, będzie, uwaga, warning i... A nie ma warningu, jest. Mam bela. Daleko bardzo są. Teraz lagi się zaczną przez to. Ty, ale to heca. To? Podczas walni też wywala ściany na bok. No, ale dziwne. No błąd, nie nabiliśmy. Jeszcze jedna osoba musi paść. Padła. Też są daleki, nie wiem czy my się wyrobimy właśnie z tego powodu. Znaczy, no ja się jako tako wyrobię, kwestia czy ty się wyrobisz, ale ty wiadomo miałeś ciężej, to nie twoja wina, tylko... Nie, nie jest tak aż daleki, strasznie. Ja mam sickness jeszcze jak coś. No sakra. Odwiedzę sobie pod kątem podłogi wybuduj, wiesz? Nie, jeżeli to ci pomoże, to buduj podłogi nawet. Pamiętaj, że bije za moment, 4 osoby muszą paść. Jeszcze sickness jak coś bije. Ja jestem blisko ciebie, no tylko matce ci dam jak coś zaraz. No nawet się podłogami dobuduj, jak masz opcję tako. Tak, patrz, kiedy się jestem na to. Rzucaj masy. Dobra, może piorunami kogoś walnę. Spróbuj. Jakby, no, dawaj. Jak podskoczysz i tego użyjesz, jak ktoś nie skoczysz. Trafiłem kogoś w ogóle? Nawet no, nie masz abot. A nie wiem jak to wyszło. 80 dostałeś. Ostatniej chwili. No i znowu below. I ostatniego hita mam max. No dobuduję do fulla się i próbuję znowu kogoś walnąć tymi piorunami. Nie, teraz chyba. To tamci są otwarci. Dostali coś? Dalej below? No dostali, a, dalej gdzieś... below. Nie, no 120, to above. A, dobra, dobra, już teraz widzę. Już mi się jakby zlagowało. Chora gierka. Dobrze i niedobrze. Usuwać czy nie usuwać? Usuwam chyba. Usuwaj. No masz trzeba, above, widzisz. Widzę, to się... O, no nie gadaj. No ile to jest? Już straszą. Teraz do 30 będzie pewnie, albo do 34 ewentualnie. Dobra, to się cofam.
Chora gierka. No jest podwójne, tylko do HP na pewno, nie, na pewno healów nie istnieje. To jest MK czy pompa? Już nie pamiętam. MK. A DMR. Tam dam radę dojść w ogóle? Nie dam rady. Się cofać będzie musiał. No. Belon. Do 30. 4 osoby, 40 sekund. Nie, ale ruszana. Chyba też nie, no 3 osoby. Nie wiadomo, ale no. Raczej. Już nie ma. No pod względem matsów, no to na pewno jest winawne. No zobaczymy, no będę potem ptakiem może coś łapał, plus mogą się sami wywrócić. Okay. No, nie było tematu. A, nie sięgnę tego. Muszę tak, bo się nie wykrzywię inaczej, chyba że teraz jakoś. Nie, chociaż nie. Nie ma opcji. Strzela do mnie, ale z drugiej strony. Z drugiej strony. Zobacz, może teraz właśnie z twardych. I zaraz jeszcze będziesz chciał coś w lewo trochę, bo nie wejdziesz to zona. Jest tak. Dobra. Teraz chyba wejdziesz, ale tak. Masz jeszcze jedno w lewo później. Top 14, 9 teamów. Teraz drewno, żeby już teraz zeszło. Szansa, że mnie teraz zauważył, najmniejsza chyba. Jest dużo solówek. No to dwójka, jak nie spadnę, to kwestia tego. Pytanie, no, czy chyba, że będą się healować na dole jeszcze? No gra była tak mocno nawet. Top 12. Siema. 8 było. Usuwać tył? Nie, już dobra, walić. Dać, sięgnę? No, i te macy, żebym okrążył dosłownie. Hamstwo. To jednak, no dobra, czyli pod koniec będę miał broń jednak jakoś. Chyba. Ale musisz tymi, no. To mnie budy po prostu taszkami. Chociaż nie wiem. Znaczy widoczność już i tak bardzo duża, a i tak mam patyk, tylko kwestia czy... Nie no, muszę się oddalić. No, nie męczę. Top 4, jedno duo. Top 3, jedno duo. No to bywa. Co ja mówię? Dobra, czy top 4, top 4, ten. Jak będzie top 2 limów i pytanie, czy wtedy ptakiem, czy na heal, no na healów nie ma opcji. Ptakiem. Muszę walnąć im na łeb i to muszę znowić w ciągu 10-15 sekund. Ja już robię tak. Ale jest to 3, jak chcesz. Jest jedno duo. Maksymalnie 20 sekunda. Nie później. Prawy po prostu od razu. Nawet nie, 20, ja muszę już. Bo pod koniec, spadaj normalnie, no i pod koniec sobie użyj tego ptaka. Nie mogę się chyba nawet jeszcze trochę później. No robiło coś się dało, no co się dało zrobione. Tak. No chora gierka w sumie. Turbo chora gierka. Dobra, wybudowane jest wedle sztuki dobrze, perfekcyjnie, kwestia tego, że może 10 kratek w tył i byłoby dobrze. A tak to... Nie mogę spaść patrząc się do boku? Dziwne. Zdążę? Ty, na 75 HP chyba zdążę do max high. To właśnie specjalnie stówkę zrobiłem. Co zrobiłeś? No, że 100 HP od razu wziąłem. Mocno stakt, więc mocne lagi mogą być. Znaczy mocno, no może nie jakoś przerażająco, ale jednak stakt jest. Więc 60. To będą lagi. Oj, tam mają takie nieprzyjemne bardzo miejsce. Takie miejsce do wypatrywania surge'a. Zrobimy taką pozycję, no będzie ciężko. Metal będę budował co najwyżej, na pewno, żeby było twardo. Mam 7 narybków, 4 flopery, to jak? 3 flopery, 3 medy. No myślę, meda walność nawet chyba. Dobra. No bo nie wykorzystam na pewno full medów. Możesz full meda użyć sobie, to będziesz też później w razie upadku bardziej komfortowy. Komfortowo się czuł. No, tylko chodzi o to, żebyś tą M-kę wziął i jak będą do nas nawalać, to żeby im to uniemożliwić. O ile to ja możliwe. Ja tym mogę oddać, nie? To na razie one tak, na razie tym, a w razie czego w wolnej chwili się podmienimy. Na razie to im spawnę gdzieś tam do typów na kortach, więc... No, oby. No, na taką sytuację możemy mieć co najwyżej snajperkę WQ i po prostu tak, taką sytuację im zrobić, żeby ich tak przerazić, żeby nie mieli opcji. Po prostu być wybudowanymi metalem i no właśnie, mieć nadzieję po prostu. No tu prawdopodobnie też to są takie tereny górzyste dość mocno, małe, ale jednak górki. Są daleko, ale fajnie. Ja co, do boku czy do przodu? Muszę do boku full trochę. Do przodu ja bym zrobił. I zmieścimy się jak pójdziemy full do przodu. Ale będziemy później trochę musieli bardzo szybko wyprzedzić. I to będziemy gdzieś tu. Może, no nie wiem. Ja bym polecał full do przodu, ale... No dobra, zróbmy nawet dla eksperymentu, bo my nie musimy ten. Uzupełnij mi tylko metal i drewno. I resztę łap, pamiętaj. Resztę łapiesz. I drewno też.
Ale chyba to wyszło optymalnie, bo dużo szybciej budując, byśmy za bardzo byli widoczni. A jak tak wejdziemy do zona, ewentualnie dwie kratki w bok pójdą, to przeżyjemy to, lecząc się, a jednocześnie nie przesadziliśmy z widocznością, czy już. Ale raz pól przodu już, no. Już do przodu. Tak daleko mamy. I no to skręcam. No tu jesteśmy za bardzo tak wykrzywieni, żebyśmy nie trafili za jednym razem. I tak trzeba by skręcić pod koniec, a już za dużo biozony. Nie jest to zdrowe. Za bardzo będziemy widoczni, ja to wiem, ale no. Trzeba. Nawet trzeba przyspieszyć. Do 4-4 chyba. Niech tam trochę pociąg będzie grifowo, fajnie. I to chyba było. Czy błąd? Nie błąd, tylko optymalniej byłoby jednak tam wcześniej trochę dalej wybudować. Żeby nie robić tego zabijasa na górze. Bo to w tym momencie będzie cały czas ludzi. To teraz fajnie. Czasem buduję z lekkim zapasem na starcie, żeby na pewno wiedzieć, że mam ten zapas i dopiero potem go pomniejszam niż na odwrót, bo jak już nie będę mógł odbudować, bo jak się przeliczę, to już go nie odbuduję. Może być trochę stacked, bo ludzie mają gdzie się chować po budynkach. No to dobrze, bo już surge'a nie będzie, a będą się trzymać do końca raczej. Na heal'ów też mamy dość dużo zaoszczędzonego sicknessa. Ja jeszcze mam dwa, nie? Znaczy dwa. No ogólnie dużo leczenia, ale i sicknessa dużo zaoszczędziliśmy. Ja dostałem w zasadzie no max 200 łącznie. 400 HP plus to, co będzie biło. Mogę przetrwać. Jeszcze chyba jedną do przodu. Co się i prawo. Cofnijmy się na ten krawędź, co? Doszedłem? To zawsze ten. Nie biecie? Ja no właśnie. No dobra, już ty żyjesz. Tylko to się nam tak full cofnie, czy? Nie, no full nie, ale tam w pewnym momencie także z zapasem, nie? Żeby się budował. Zatrzymujemy ze sobą, aż tak mocno nie mamy. No, abym nie kolap. No nie wiem. Już tutaj byś na zakręcie budował, co? Żeby mieć zapas? Tu? Ja bym chyba skolapsował. To wiele nie wpływa nam. Budynki są, nie? Nie, szansa to, że tam się cofnie jest mała, a że nas zauważył przez to, to dość dużo jednak. I kontrol też macy, nie wiem jakie masz. Ja mam wystarczające, a ty nie wiem jakie. Mam 320. Ja mam 420. Myślisz się? Żebym jeszcze brać, czego mam jeszcze jednego. Dobra, zbuduję. No, no bo też, żeby mieć czas na zmianę kierunku. Dobra, no i dobra, teraz ja buduję. Do lewej, więc tu trzeba będzie... tak. Już tu możesz nie kolapsować, bo tu już... Co wiem, że świadomie wyprzedzam, ale chyba to jest opłacalne, no bo się utwardzi metal szybciej. Tak. Też mamy czas na decyzję, czy wymieniamy się macami, czy czymś. Mam 250 metalek, teraz postawię ścianę. No ja mam równe 300 maca. Podaj mi połowę tego, co masz. A ile masz teraz? Połowę kamienia masz. Dobra. Zostało mi 80 prawie, 79, no to 70 mi zostało. 70, trochę za mało, ci dam zaraz mój kamień i będziesz się budował w zona pewnie. Prosto. Czekaj, tak, moment. No musisz tak wybudować, bo w zona musisz umrzeć, nie? To wyprzedzaj mnie jak możesz. I musisz umrzeć. Też item, jeżeli jest leczenie mi oddaj w wolnej chwili. Wyrzuć po prostu pod siebie. Już. Czekaj, bo ja jeszcze muszę cię wziąć na ręce, nie? Zdążyć. Co? To trzeba optymalnie. Dobra, teraz równo zonę mieć jeszcze kawałek, ja cię złapię zaraz. I teraz. Dobra. I macy możesz wyrzucić. Macy wyrzuć. Zawsze szansa, że złapię, no właśnie. A dwa broń, kurde. Pioruna zostawiam, to biorę. Jagodę za pioruna. Nie, ja piorunem przeżyję, bracie, co? Piorunem możesz się spelić nawet, nie? Mam zaunię. I to tu to zrobi. Dobra, tak. Na podłogę, no. Co? No tam się. Nie wiem, czy to nie jest zbyt. No zobaczymy. I co, pod koniec piorun, a potem heal off jakoś wytrwać. Medem mogę wziąć piorun w zamykającym się zonie na 10 sekund, wziąć piorun użyć. I... A potem będę mógł spokojnie opaść po tym użyciu pioruna chyba, tak? Nie zabije mnie to. Tak, tak, a podczas opadania będę mógł używać nawet w tym sezonie już ryb nawet można używać podczas opadania. Możesz równie dobrze, wiesz, kończyć, wrócić pioruna i jeszcze zostać na tym. Nie? Więc jeśli zostanie jakieś 5 sekund, to chyba zdążysz skasować piorun i później zdążysz normalnie flopera jeszcze szybko zjeść. Znaczy zdążę, żeby przelecieć się na dół nawet. Podczas lotu mogę, o to mi chodzi, wiesz? Ale no czy nie trafisz wtedy na przeciwników jakiś, nie? Ale ja do boku mogę, bo ten dystans jest duży. Pytanie tylko, czy jeżeli mi się skończą pioruny, to czy ja będę żył? W sensie, czy muszę mieć jakieś pioruny dodatkowe wykupy, to jest ostatni piorun, nie? Jeśli o nic nie zahaczysz, to jest to 3, jak coś jedno duło. Dobra, to chyba walę teraz, nie wiem. Nie, no teraz masz. Poskocz. No i leci. Nic nie trafiłeś chyba, nie? Ale to jest to 2, jak coś. Tylko, że teraz nie przeżyję, jak upadnę. No ale mamy tego heal offu dużo. Dużo surge'a zaoszczędzone, plus oni może coś dostali, to jakiś frag na turniejowy był. Tam się pojawiły.
Jak to? Jak nie? Ja nie wiem, jak no rekordowo nie długo wytrwał. Rekordowo z 3, no miał się mieć 3 medy co najmniej. Nie no, chyba za mało. Nie, co to muszę wyrzucić. Właśnie. Uważaj na te bloby, żebyś przypadkiem nie brał tego na Skybase. Nie wiem, chyba że się nie boisz, ale ja bym się bał, że to skolapsuje coś. Przepraszam, nie skolapsuje, no tylko coś zgryfuje, że coś się krzywo kliknie, nie? To nagle cię do boku wystrzeli i lepiej nie ryzykować. Chyba że nie masz nic innego lepszego, ale chyba masz tego właśnie Zeusa. Najgorszy dla mnie moment, właśnie bieg jak najszybszy, w linii prostej po łożu budowanym. Najbardziej tego się obawiam. Tak wysoko? Ewentualnie zostawię tego flopera, czy chcesz go? Nie, trzymaj go ze sobą, bo jakby coś się działo, to musisz mieć. Ja bym od ciebie wziął full kamień na ten moment, może co? Pół drewna. Albo nie, pół drewna i ja ci oddam jeszcze z 200 kamienia. Tak robimy. Ja mam 2 medy, 2 flopery, no i to i tak więcej na healów mi nie będzie potrzebne. Raczej padnę wcześniej, no niemniej skupmy się. Pamiętaj, że mamy pioruny. Jakby ktoś do nas nawalał, to my ich piorunami. Odedytuj sobie podłogę z ten. Chwila napięcia. Nie no, widz to już zaczyna zakłada, że ja nie spadnę i kropka. Rzadko jednak to się zdarza, że spadł, ale się zdarza. Przyblokłem cię trochę. Chyba nie odsuwam się. Tu będę po prostu budował, bo trochę jednak trzeba by się odsunąć, ale no. To jest jeden z tych zonów, w których budujemy bander na niebie i mają bardzo duże prawdopodobieństwo nas zauważyć. Chociaż możemy w każdej z tych sytuacji, które mam w głowie, używaliśmy do nich strzałów w tym momencie. Pod surge'a czy coś. Tutaj też chyba trzeba będzie zaraz walnąć coś. Więc może to nie do końca aż tak bardzo nas widać, a może jednak... Na razie mamy above, nie? Ale... To trochę szybciej dobuduję już do reszty i walimy pioruny. Taki metal na wprost jest, widzę. Pod nami centralnie. O, nie mogę mieć problemu. Tam to jest drewno, nie wiem czy widzisz. To ja w swoich, ty w swoich. Zobaczymy kto wygra, co? Ja mam te drewno. No dobra, to 3, 4. Bum. Bardzo dużo. Znowu 40. Patrz, 300 nagle do góry. No ja, ty, to tam dwa teamy były chyba. Nie, nie wszystkie się zaliczają chyba damage jakby. No zaliczam, 300 nagle, nie? Ale tak, ale chodzi o to, że ja niby zadałem 80, a wydaje mi się, że no nie zadałeś aż 200. Chociaż zadałem. Nie no, zadałem dużo. 80, ze 3 razy 40 i zraz 80. A, no może. Byś mi kamień zaraz dał. To teraz masz. Kamień i drewno, jakie masz? 200. Czyli? Stąd akurat. Czekaj, no musimy twardo budować. I nawalaj słusznie. Ja się zajmę wybudowaniem zaraz. 40. Uciekają, widzę ich. Tam są. No to nie wiedzieli akurat skąd Zeusa dostali. Skręcaj. I dobudujmy do końca. Chyba pamiętaj też o kontroli mocy, jak masz? Jak? 400. Ja się patrzę z Zeusem. No już tak, widzę, te lagi są. Co, jakiś czas na dole jestem. No do tego powoli, mamy ten czas. No jesteśmy, dobra. Ja pilnuję tyłów. Mam. Jakby co, na razie może ja się skupię na walnięciu ich, bo ja mam Zeusa 2 użycia, ty masz jedno. Chociaż mam niby Fiza, więc możemy jednego zużyć do zera. Kontroluj jakby co mi oznacz, co? Mam 200, 200, 200 z grubsza. No, dobrze i niedobrze niby. Obserwujmy, co razem ze mną obserwuj, bo jak mi tylko znaczysz, to ja odnawalam od razu. Bo nie wiadomo kto to był. Tam jest jakiś free strzał, ale on może się... Nie wiem, ale my nie potrzebujemy surge'a, my potrzebujemy się obronić, nie? To tylko pod tym kątem teraz. Może padli już ci do nas, co do nas bili, no bo ten jak z 50-60 osób nagle jest 30. Połowy, a już nie istnieje tam. No nie wiadomo kto to i dlaczego. Ile masz maca? Co ważne? 200 z grubsza, nawet trochę więcej. Dobra, to chyba bym skolopcował to za nami. Nie wiem, czy to już coś wpłynie. Patrz jakie tam jest widoczne, nie? Tam. Dobra. To już nie ma chyba większej różnicy przy takich rzeczach. Tu się skupmy, bo może jednym kołnem będziemy przechodzić, a może nie będziemy w ogóle nic budować. Jakbyś miał problemy, to tutaj podłogę czy kołna wybuduj. No chyba nie, jest duży zapas. A może tam by jeszcze rozwalić te kołny? Nie, nie ma szans. Ty masz 500 metalu niespełno, jak to jest? 300. Ja tutaj chodź, zbudujem po prostu. Tutaj możemy u mnie. Jeszcze jedno weź w razie czego, no. Bardzo dużo above mamy. Jeszcze raz, ile masz maca tym, bo to ważne? 310. 310 metrów głównie to? Tak, tylko metal. Prosto. Opór. Jakieś strzały w górę są, ale tak jakby nie do ptaków ludzie walą. To jest ten problem, tak, który myślałem, że może być, że ludzie będą bić do ptaków, a nas zauważą. Ale chyba ciężko będzie ludziom ptakami rotować. Właśnie dużo osób zarotowało tymi ptakami. No i pewnie już poginęli w większości przez to. Dlatego też ważny patyk, żeby ci, co nawet się zorientują, nie mogli tak nagle nas trafić. Jakby co podłoga śmiało. Nie wiem, czy mamy cię wywalać. Możemy spróbować wytrwać na siłę, bo mam
400 masz, prawie. Masz. Prawie 400. 400. Ja mam. Nie, 700 mam łącznie. Mogę ci dać trochę medalu, połowę. Będzie stanie 150. Masz. I obserwujmy, bo fajnie byłoby. Czekaj. Prosto i w lewo, prosto w lewo tam. Zrobię tak na razie, bo nie widzę jak to jest. Tak. Bo to przez double movement krzywo pokazuje mi strzałkę. To spróbujmy wejść na patyk. Dzięki, już chciałem iść w prawo. Że dobrze. 15 osób, 11 teamów, dużo solówek. Spróbujemy zrobić bombardowanie na koniec. Zobaczymy jak to wyjdzie. I jedno w lewo tutaj. Nie wiem czy jeść tego flopera czy nie, bo jestem praktycznie na hita od strefy. Zjeść sobie. Tam jest. Zjeść? Dobra, zjem. Bo boję się, że jakoś raz mnie zone hitnie i wiesz. Zjeść, śmiało. Ani nie zbombardujemy i przy okazji macy stracimy. Czekaj, bo tutaj już. No, buduj mi tam, gdzie chcę. Wybuduj sobie podłogę. Tak, takiej sytuacji nawet, nie? No. No wiem, bo to jak krzywo zon idzie, jeszcze mam na tej minimapie krzywo to. Biją do nas, ale on... Lecimy. Bombarduj. Zabiłem kogoś. Zaraz drugie bombardowanie. I na high ground chodź. Ja nie mam jak coś. Chodź. Mogę dać ci meda i bombarduję ich. Hop, medo? Nie, dawaj mi meda. Już poleciał med, kurczę. To masz go. Dobra, mam go. Ja trzymam skybase w pewnym sensie. Nie, to ja medę na heal off, ty. No nie, dobra, bombarduję, 2 na 1. Nie mam. GG.